Akcja ratownicza w kopalni Pniówek zostanie wznowiona. Dotarcie do zaginionych górników i ratowników górniczych nie będzie jednak proste, bo trzeba będzie wydrążyć nowy chodnik. Zajmie to kilka miesięcy. Tą akcję chcemy rozpocząć 4 lutego i prowadzić ją do zakończenia tak pierwszego etapu. Oczywiście na wyposażeniu, jak wcześniej wspomniałem, będzie to prowadzona akcja w trudnych warunkach mikroklimatu. Zdajemy sobie sprawę, że do takich przede wszystkim warunków niezbędna jest odpowiednia ilość zastępów ratowniczych. W pierwszym etapie ratownikom nie uda się jeszcze dotrzeć do zaginionych. Władze kopalni mają jednak informacje na temat prawdopodobnych miejsc, w których znajdują się górnicy. Jest to pierwszy etap, który pozwoli nam zbliżyć się do ludzi, których zostawiliśmy na dole, do ludzi zaginionych. Natomiast kopalnia rozważa już kolejny etap, drugi, który pozwoliłby dojść bezpośrednio po zaginionych. Tutaj w etapie drugim przewidujemy wykorzystanie właśnie tego otwartego wyrobiska i wykonanie nowego, dodatkowego wyrobiska celem bezpiecznego dojścia po zaginionych. Dopiero gdy ratownikom uda się wydostać ciała zaginionych, kopalnia będzie chciała przejść do trzeciego etapu akcji, w którym będzie mogła zostać przeprowadzona wizja lokalna z udziałem prokuratury. Do katastrofy w kopalni Pniówek doszło w kwietniu 2022 roku. Dwa razy wybuchł tam wtedy metan. 16 górników i ratowników zginęło. Ciała 7 z nich nadal znajdują się pod ziemią.